7:09. Twój początek dnia. A w poranku 7:09 czas na rozmowę o służbach specjalnych. Naszym gościem jest pan Stanisław Żaryn, zastępca koordynatora służb specjalnych, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej naszego kraju. Dzień dobry. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Panie ministrze, kilka dni temu otrzymaliśmy komunikat dość lakoniczny o tym, że działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pozwoliły zatrzymać siatkę osób pracujących na rzecz rosyjskich służb specjalnych. I zanim zapytam o szczegóły, to chciałem trochę pociągnąć za język. Jak dzisiaj wygląda taki szpieg? On ma prochowiec długi, ma okulary i jakieś dziwne maszyny wokół siebie, jak to znamy z opowieści kryminalnych albo filmów szpiegowskich? No pewnie byłoby łatwiej pracować ABW, gdyby tak było. Niestety na ogół osoby, które pracują dla obcych służb, nie wyróżniają się niczym szczególnym. Są typowymi ludźmi, którzy mieszczą się w normie obyczajowej, zwyczajowej i to nie jest tak, że można takie osoby rozpoznać na ulicy. Ale rzeczywiście jest tak, że często już kiedy z jakiegoś powodu kontrwywiad namierzy takiego szpiega, okazuje się, że jest on dobrze wyposażony do pracy, że jest on wyposażony w nowoczesny sprzęt elektroniczny do tego, żeby prowadzić chociażby rozpoznanie różnych terenów czy instytucji publicznych. Ale no, to jest już wynik konkretnego śledztwa, które musi pokazać, że dana osoba powinna być obiektem zainteresowania. Także nie mamy do czynienia z osobami, które wyglądają jak szpiedzy. No dobrze, no to w tym konkretnym przypadku sprzed kilku dni, kiedy zidentyfikowaliście tę grupę osób, zatrzymane zostały one, dzisiaj siedzą w areszcie. Jakie główne zarzuty czy podejrzenia są kierowane wobec nich? Formalnie ci ludzie usłyszeli dwa zarzuty działalności na rzecz rosyjskich służb specjalnych, a także działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Natomiast to, co widzimy i w materiale dowodowym, to wskazanie, że te 9 osób, o których mówimy, to były osoby, które tworzyły pewną grupę i wykonywały konkretne zlecenia na rzecz rosyjskiego wywiadu. One wręcz stawiano im konkretne zadania i później te zadania były opłacane przez rosyjskie służby. A jakie to były zadania, panie ministrze? Bo brzmi podejrzanie. Te zadania były różnego rodzaju. Z jednej strony chodziło o monitorowanie konkretnych tras transportowych, głównie tras kolejowych na Podkarpaciu. Mieliśmy do czynienia również z pewnym monitoringiem konkretnych transportów, które były kierowane na Ukrainę, głównie transportów z bronią, ale również transportów z innego rodzaju pomocą. I to był pewien pakiet takich działań stricte wywiadowczych. Wiemy, że ta grupa przygotowywała się również do pewnych akcji destabilizowania pomocy dla Ukrainy, czyli czegoś, co należy już ocenić jako akty dywersyjne. I to jest drugi pakiet tutaj działań i zadań. Tu na szczęście to śledztwo na tyle szybko się rozpoczęło, że nic poważnego ta grupa nie przygotowała, ale zdecydowanie miała takie plany. I to jest drugi pakiet zadań. I trzeci to działania stricte propagandowe, które były bardzo mocno związane z tym, co rosyjska propaganda w tej chwili robi przeciwko Polsce. To zaraz o tę propagandę dopytam, ale jeszcze kontynuując wątek tych działań czy przygotowań do działań dywersyjnych, jaką mamy pewność, że takich grup w Polsce nie działa więcej, że udało się ABW zatrzymać te 9 osób, ale że na przykład działa inna 9 albo 29, która te trasy monitoruje, robi zdjęcia i wysyła te wszystkie informacje, albo przygotowuje jeszcze, nie daj Boże, coś gorszego, tak jak podejrzewać wobec tej 9.
Ja tutaj nie chciałbym wchodzić w spekulacje, czy jakieś inne grupy pracują na terenie Polski, czy nie pracują. Oczywiście nie mogę takiego czegoś wykluczyć, ale na razie nie mamy żadnych symptomów innych działań innej grupy. Natomiast musimy mieć świadomość, że jesteśmy w tej chwili obiektem różnego rodzaju działań agresywnych strony rosyjskiej, czy w cyberprzestrzeni, czy w przestrzeni informacyjnej, czy właśnie w ramach działań wywiadowczych Rosjanie próbują destabilizować nasze państwo i tutaj byłoby nieodpowiedzialne z jednej strony spekulowanie, ile takich czy innych grup w Polsce może działać, ale też byłoby nieodpowiedzialne, gdybym zapewniał w 100%, że wszystkie zagrożenia zostały już zneutralizowane. Mamy wytworzony pewien system zabezpieczający polskie dostawy na Ukrainę i ten system w tym śledztwie zadziałał, bo tutaj ABW bardzo mocno współpracuje z innymi służbami specjalnymi i służbami mundurowymi, które w tym śledztwie także pomagają. No dobrze, to działania służb to jedno i za to wam wszyscy składamy się w podatkach, by wychwytywać tego rodzaju zagrożenia i bardzo dobrze, że tak się dzieje, ale drugie to pytanie o naszą, zwykłych obywateli, reakcję, czujność, na co, panie ministrze, powinniśmy zwracać uwagę i powiedział pan też o działaniach propagandowych, jaki wpływ, gdzie konkretnie można zauważyć takich osób, które albo są zadaniowane, albo gdzieś tam współpracują ze służbami obcego wywiadu? No jeżeli analizujemy przekazy propagandowe, to główne kierunki i główny ton tej propagandzie nadają podmioty rosyjskie. Szacujemy, że jednak ta wojna, walka informacyjna przeciwko Polsce jest prowadzona głównie z terytorium rosyjskiego, bądź też z Białorusi. Oczywiście mamy taki stały monitoring różnego rodzaju typów oddziaływania, czy tez, które są kolportowane, czy promowane mocno przez rosyjski aparat propagandowy. Nie tak dalej jak wczoraj takie podsumowanie przekazywaliśmy mediom do również zapoznania się i poinformowania opinii publicznej o tym, co aktualnie Rosjanie próbują robić w tych przekazach propagandowych. A to, co jest pewnym stałym motywem, to właśnie próba rozbudzenia wrogości między Polakami a Ukraińcami, próba wykazania społeczeństwu polskiemu, że pomaganie Ukrainie jest niebezpieczne i jest bezsensowne. I to jest, są takie dwa zadania, które, dwa typy oddziaływania, dwa typy tez, które również kolportowała ta grupa zatrzymana przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo oni właśnie w ramach działań propagandowych szerzyli różnego rodzaju tezy w tych dwóch obszarach, a także stymulowali wrogość wobec NATO i także wrogość wobec rządu polskiego. A zatem widać wyraźnie, że również ta praca wywiadowcza rosyjska bardzo mocno łączy się z działalnością propagandową. I to głównie się dzieje, jak rozumiem, w mediach społecznościowych. To jest oczywiście głównie się dzieje w mediach społecznościowych, choć widzimy, że niektóre wątki, które są stymulowane czy promowane przez Rosję w różnych odsłonach, także przedostają się do mediów elektronicznych czy mediów tradycyjnych. Także to jest tak, że Rosjanie często grają na realnych emocjach, które w Polsce funkcjonują, czy w innych państwach stymulują, czy pokazują pewne interpretacje, które są korzystne dla nich. I tutaj, żeby nie być gołosłownym, to wiemy, że Polska, jak i inne państwa, teraz inne państwa Zachodu zmagają się z problemem inflacji, z gorszą sytuacją w ekonomii, w gospodarce i to jest coś, co jest realnym faktem, ale z drugiej strony jest wykorzystywane przez Rosjan, żeby pokazywać, że
koszty, które Zachód i zachodnie społeczeństwa płacą za reżim sankcyjny, za stawianie się Rosji, są zbyt wysokie i nie warto tego robić. A zatem na gruncie pewnego faktu i pewnych emocji naturalnych, społecznych, Rosjanie próbują sączyć swój przekaz i wpływać na decyzje społeczeństw po to, żeby osiągnąć korzystne dla siebie cele. No to trzeba mieć oczy dookoła głowy i to, że służby je mają, to jedno, ale my wszyscy też powinniśmy gdzieś tam tę lampkę sobie ostrzegawczą włączyć. Nie każda dyskusja w sieci jest dzisiaj potrzebna, a jeśli jest potrzebna, to nie na takim, jak zawsze być może, poziomie emocji, ale to już na inną rozmowę. Stanisław Żaryn, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Dobrego dnia życzymy. Dziękuję. Proszę bardzo być czujnym. Dziękuję. 7:09. Twój początek dnia.